Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Grim Farming Simulator 19. Odcinek ten będzie dotyczył kontraktów, dokładnie kontraktów na zasadzie zbiorów. W dzisiejszym odcinku zajmę się kontraktem tutaj na zbiór plonów. Jak widzicie, tych kontraktów tutaj mam niezbyt wiele, bo mam tutaj tylko prasowanie, transport. To jest naprawdę w ogóle nieopłacalne dla mnie. Zbiór plonów. Tu już jest kwestia dyskusyjna i ten transport to już w ogóle naprawdę nie wiem, to już żenada i strata czasu. No i bierzemy sobie tutaj ten zbiór plonów. Jednak na ten zbiór plonów chcę sobie wypożyczyć te maszyny tutaj. Ok. Lecę sobie teraz na to pole i na tym polu powiem Wam, czego dokładnie będzie dotyczył ten filmik, bo wiadomo, kontrakty kontraktami. Jednak no nie do końca mi tutaj chodzi o samo wykonanie kontraktu. Widzimy się już na miejscu. Ok, jestem już na miejscu i teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego są tutaj dwa kombajny. W momencie, gdy kliknąłem misję, wybrałem sobie opcję, aby wypożyczyć maszyny. No i wiadomo, wiąże się to z tym, że po prostu za ten kontrakt dostaniemy troszeczkę mniej pieniędzy, tam około 2000, więc spoko. Jednak ten kontrakt robię właśnie w celach testowych. I tutaj sobie zatrudniam szybko pracownika i zobaczymy, czy da radę też tym kombajnem tutaj kontynuować misję. Jak widzicie, jest to możliwe. Działa to, coś mi się wydaje, na zasadzie takiej jak w przypadku właśnie tych misji w grze multi. Tak więc spoko, naprawdę fajne rozwiązanie. No z tym, że no, oczywiście wiadomo, że ten mój kombajn jest, ma ten header taki malutki, 7,5 metra. No ale zawsze to troszeczkę szybciej ta misja zajdzie. Ja sobie za chwilkę będę musiał tam skoczyć już po tą ciężarówkę i tą misję sobie dokończę oczywiście poza odcinkiem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł, tak więc pamiętajcie, jeżeli chcecie wykonać jakąś dużą misję, na przykład powiedzmy tutaj w przypadku pola numer 8, gdzie ono jest tak naprawdę największe na tej mapie, chcielibyście wykonać tę misję, no to śmiało możecie podjechać tam swoim kombajnem i wypożyczyć kombajn do misji, tak? W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że taka informacja Wam się przyda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia już wkrótce. Hej!